Witajcie! Dzisiaj kolejna część opowieści o moich zbiornikach. Przyszedł czas na mój największy zbiornik, czyli 375 litrów. Ktoś napisał, że zupełnie bez sensu posadziłem tam rośliny. W sumie ma rację, atoli próbowałem odtworzyć habitat, czyli środowisko naturalne największej rzeki na San Escobar. Nie wiem, czy się udało, bo mało jest fachowców znających to środowisko. Na początek informacje taktyczne. Akwarium 375 litrów, podłoże ziemia ogrodowa z lignitem i paskudnie pomieszany żwir różnych frakcji z dodatkiem niecierpianego przeze mnie ostrego żwiru bazaltowego. Oświetlenie to 4 świetlówki o mocy 39 W i 2 o mocy 36 W, co po jeszcze bardziej skomplikowanych obliczeniach niż w poprzednim filmie daje w sumie 228 W. Naukowcy, używając do tego kalkulatora Mińsk podłączonego do zderzacza hadronów, wyliczyli, iż jest to całe 0,6 W na litr. Filtracją zajmuje się obecnie Sansan HW304A, czyli mały Chińczyk ukryty w szafce pod akwarium. W filtrze jest to wszystko, co widać na filmie, do którego odnośnik pojawił się właśnie w górnym lewym rogu. Dla tych, którzy spojrzeli gdzie indziej, informacja: to nie był ten róg, w który trzeba było zerknąć. Ale żeby nie było, w filtrze gąbki, ceramika, lignit i wata filtracyjna. Woda w akwarium pochodzi z kranu. Nie jest preparowana w żaden sposób, nie podaje tu żadnych nawozów i nie podaje dwutlenku węgla. Akwarium zakupiłem bardzo okazyjnie wraz z pokrywą, szafką, żwirem, częścią roślin i dwoma filtrami, wewnętrznym i zewnętrznym kubłem. Akwarium ze względu na to, że musiałem je szybko uruchomić, rośliny zajmowały mi wannę, a żwir śmierdział w przedpokoju, od początku nie jest tym, czym chciałbym, aby było. Film z zakładania tego zbiornika w odnośniku, który pojawił się właśnie, tak, znów w górnym lewym rogu. Ale wróćmy do zbiornika. Na początku okazało się, że oświetlenie LED-owe w pokrywie nie działa, a ja nie miałem zasilacza. Dałem sobie spokój i założyłem swoje świetlówki plus dwie, które były dodane do akwarium. Po kilku porażeniach prądem, kilku zesztywnieniach członków i zaburzeniach rytmu serca udało mi się je uruchomić. Położyłem podłoże z ziemi zmieszanej z lignitem i no właśnie. Już kiedy płukałem żwir, czułem, że to nie to, czego oczekuję po żwirze. Kilka frakcji, od piachu poprzez zwykły rzeczny żwir po bazalt, który moim zdaniem w tej formie nie nadaje się do akwarium. Jego jedynym plusem jest to, że jest czarny. Reszta to minusy. Ma ostre krawędzie, więc ciężko go pukać, ryby mogą się o niego pociąć, bardzo nierówno rozkładają się w nim zanieczyszczenia, tworząc strefy bardziej i mniej nawiezione, no i sadzenie w nim roślin jest bardzo uciążliwe. Ale przymknąłem na to wszystko oko. Liczyłem, że z innym żwirem nie będzie tak upierdliwy. Wypłukałem prawie 3/4 chyba 100 albo i więcej litrowej plastikowej beczki żwiru. Odsiałem większość piachu i wyprofilowałem dno. Potem już standard. Ustawiłem korzenie jako ozdoby, stwierdziłem, że dwa korzenie to za dużo i zmniejszyłem ich ilość o połowę. A tak sobie poszalałem, a co? Zalałem wszystko wodą i stwierdziłem, że pora podłączyć filtrację. Filtracja okazała się tylko w połowie sprawna. Filtr wewnętrzny po oczyszczeniu ze złogów, które posiadał, odpalił bez problemów. Zewnętrzny wypiął się na mnie i co prawda odpalił, ale wywalając pół wody na podłogę. Więc go oddałem komuś, kto być może sobie z niego jeszcze jakiś użytek zrobi. Za to umieściłem w akwarium drugi filtr wewnętrzny. I tak przez dość długi czas akwarium ciągnęło na filtracji nadającej się może do 100-litrowego akwarium. Akwarium obsadziłem roślinami i starałem się go za bardzo nie zarybiać. Ale wkrótce zdarzył się wypadek i akwarium 120 litrów po rozszczelnieniu wylało mi pół zbiornika na podłogę. Cóż było robić? Wszystkie zwierzaki na biegu były przekładane do 375 litrów. Więc mając na uwadze ich dobro, nabyłem za banknoty Narodowego Banku w Warszawie filtr, który pracuje w nim obecnie, czyli kubeł HW304A. Wracając do bałaganu, który panuje w mojej roślinności. Trudno nie przyznać racji, że takowy panuje w tym zbiorniku. Czy to wynika z mojego braku zdolności do przestrzennego zagospodarowania zbiornika? Nie sądzę, choć nie jestem w tym kimś wybitnym. Raczej nie lubię planować czegoś w 100% i po miesiącu czy dwóch osiągnąć efekt finalny. No i co dalej? Restarcik i jedziemy z nową aranżacją. Cóż.
Każdy ma swoje podejście do akwarystyki. Nie będę osób, które tak robią, krytykował, bo nic w tym złego nie widzę. Ja po prostu mam inne podejście i to jest my way i mein Kampf. Dzięki dość dzikiemu obsadzeniu widzę, jak rozwijają się poszczególne gatunki. Gdzie wyglądałyby lepiej, gdzie można je przesadzić, żeby uzyskać nowy efekt. I to trwa u mnie nie miesiąc czy dwa, ale pewnie ze 2-3 lata. A czasami nigdy nie ma wielkiego finału. Jestem zwolennikiem gonienia króliczka. Czy tak, czy siak, jak widzicie, roślin jest tu trochę. Po lewej stronie korzeń, który cały czas próbuje obsadzić w całości hemiantusem. Ale tak jak do poziomych części, hemiantus się jak najbardziej nadaje, przy pionie zachowuje się już mniej przyjemnie. Pewnie dałoby się obsadzić korzeń, wyciągając go całkowicie z wody i pieczołowicie mocując kawałki heńka. Ja staram się jak do tej pory zrobić to pod wodą i sukces jest raczej połowiczny. Biorąc to pod uwagę, pewnie koncepcja mi się zmieni i zrobię coś zupełnie innego. Natomiast heniek posadzony na czubku korzenia, ponad taflą wody i zwilżany cały czas przez mały filtr wewnętrzny, umieszczony za korzeniem, czuje się wyśmienicie. Czasem przygrzeją go świetlówki, ale po przycięciu na kształt fryzury detektywa Rutkowskiego odrasta piękną, jasną zielenią. Próbowałem posadzić tam też inne rośliny, ale heniek je po prostu zabił szybkim wzrostem. Heniek rośnie też przed korzeniem i też ma się dobrze, choć w związku ze zmianami filtracji pojawiło się trochę glonów, które uwielbiają wplątywać się w hemiantusa. Przeprowadzam wyłącznie ich ręczną eksterminację. Przyjdzie stabilizacja, to i glony dokonają odwrotu. Oczywiście nie róbcie tego w domu sami, bo wszelkie firmy produkujące różne antyglonowe specyfiki zbankrutują. Metoda walki z glonami a la Mozart jest wyklęta, obłożona trzykrotnie ekskomuniką i korzystanie z niej może doprowadzić do bardzo niemiłych konsekwencji. Za korzeniem rośnie sobie hygrofila angustifolia. To ta zielona z cienkimi liśćmi. Rośnie ładnie, cięta jest dość często, a raz już była całkowicie odnawiana. Ale chyba wyleci z zakorzenia, bo choć pokrój ma całkiem fajny, to nie kontrastuje z hemiantusem na korzeniu. Obydwie rośliny należą do roślin jasnozielonych. Myślę, że bardziej nadawałaby się tam limnofila aromatica, która swoją czerwienią będzie kontrastować z hemiantusem. Na razie limnofila rośnie sobie przy zakończeniu poziomej części korzenia. Mam jej jeszcze trochę za mało na przesadzenie i muszę ją bardziej rozmnożyć. Razem z nią rośnie samotna łodyga Myrophyllum tuberculatum. Ta łodyga jako jedyna przetrwała podróż z Anglii od pewnego znanego perkusisty. Było ich kilka, ale inne po kolei zaczęły się rozpadać. Ta jedna dała radę i aż boję się ją przyciąć. Jedną roślinę już tak przyciąłem i przycięcie jej nie za bardzo pomogło we wzroście, bo zmarła. Z podkorzenia wyłania się Cryptocoryne Venti Brown. Najpierw myślałem, że pod korzeniem nie będzie jej nadzwyczajnie, ale bestia znalazła sobie drogę i poszła ku światłu. Nie wiem, może zobaczyła tunel. W każdym razie rozbujała się strasznie i będę musiał ją trochę ograniczyć w jej zapędach. Przed limnofilą rozbujał się Pogostemon helferi. Podobnie jak w 240. Ten, podobnie jak hemiantus, łapie trochę glonów, bo jego pokrój jest wręcz idealny do wczepiania się w niego wszystkiego, co tylko może się wczepić. Ale to nie hamuje jego wzrostu. Planuję go wkrótce rozsadzić, ale na razie nie za bardzo mam koncepcję jak, bo w tym akwarium zrobiło się dość ciasno. W zasadzie powiedziałem o lewej stronie zbiornika. Czas by powiedzieć o środku i prawej stronie. Tylko że tu wygląda, jakby rośliny przyszły ze zrzutów. Gdzie spadły, tam rosną, a gatunków jest tu sporo. Jest limnofila aquatica, która rosła już w kilku miejscach i wszędzie spisywała się nieźle. Natomiast powinienem jej dać więcej miejsca, bo to roślina, która uwielbia światło i przestrzeń. Wtedy wygląda najbardziej atrakcyjnie i najlepiej się rozwija. Jest tu też roślina, na którą chuchałem i dmuchałem, żeby nie padła. Nessa pedicellata. Nie wiem, czy to chuchanie to sposób akwarystyczny, a dmuchanie już na pewno nie, ale Nessa nie tylko przyjęła się i zaczęła rosnąć, ale rozprzestrzeniła się jak chwast, a nawet wyrosła ponad wodę. Cóż mamy tu jeszcze? Dwie odmiany aponogetonów. Crispus, który już rozszalał się w tylnej części akwarium i trochę bliżej, niewidoczny praktycznie na filmie aponogeton ulvaceus, którego dostałem od Mokrych Łapsk.
Ten aponogeton stracił wszystkie liście i liczę tylko, że korzeń się trzyma i w pewnym momencie odbije, bo to przepiękny aponogeton. Ale muszę być cierpliwy, może to potrwać jeszcze nawet kilka miesięcy, zanim coś z tej rośliny będzie, a może i nic się nie udać. Ćwiczę więc cierpliwość. Mam tu jeszcze Heteranthera zosterifolię, która rośnie w zależności od swojego widzimisię. Jest kilka sadzonek żabienicy amazońskiej, które dostałem od kolegi jako świeże sadzonki odcięte z łodygi, które żabienice wypuszczają ponad zbiornik. Sadzonki się przyjęły i powoli rozrastają. Oczywiście Andrzej, czyli ja, musiał posadzić je w takim miejscu, w którym wkrótce zasłoni kilka innych roślin. Ale to bardziej wina mojej akwarystycznej pazerności. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja po prostu jestem chory, kiedy mam się pozbyć z akwarium jakiegoś gatunku rośliny. Często wolałbym odpalić nowy zbiornik, żeby tylko ten gatunek u mnie został, niż całkowicie go zlikwidować. Jest to pewna odchyłka akwarystyczna, której nie bałbym się nawet nazwać zboczeniem. Tak więc żabienica zarasta. A co zarasta? Mchy, którymi próbowałem z powodzeniem obsadzić kokosa. Bacopa monnieri, która próbuje się czasem przebić ku światłu. Kilka kryptokoryn, które akurat nie są zbyt pazerne na światło, ale miejsca lubią mieć dużo. W akwarium na gościnnych występach przebywa też lotos tygrysi, który gdyby nie ten film, pewnie nie byłby zauważony. Posadziłem go tutaj, przesadzając go z 240 i się przyjął, ale postanowił nie pokazywać się wyżej niż 5 cm nad gruntem. Liście ma ładne, widać, że nic mu nie dolega, ale stanowczo niespieszno mu ku górze. Taki leniuszek. Po powierzchni pływają sobie pistie, które systematycznie przetrzebiam, bo zarosłyby cały zbiornik. Ale jeśli już u kogoś rosną, to sam wie, że nie trzeba na to wiele czasu. To jest jedna z roślin, które trzymam przez pazerność. Rozsądek mówi mi, wywal to zielsko, bo zasłania wszystkie inne rośliny i zobaczysz, że coś w końcu przez nie padnie. Na to odpowiada filtr, znaczy to, no, serce. Nie wydurniaj się, człowieku, zobacz, jakie ma fajne korzenie. Każdy jak przychodzi, to je podziwia. No i takie myśli się w mojej głowie kłębią, oprócz klasycznych, czyli co upolować na kolację i gdzie do cholery jest ręcznik, który jeszcze wczoraj wisiał tam, gdzie jest dzisiaj pusto. No i pozostawiam was i siebie z tymi pytaniami. Na 375 kończę przegląd zbiorników. Wiem, że została jeszcze 120, ale jej z premedytacją nie pokażę. Ryby nie zgodziły się na pokazanie ich wizerunków, a program do zamazywania twarzy mi nie działa. To by było tyle na dziś. Aha, jak zwykle zapomniałem o rybach, które mieszkają w 375. No, jakieś są. Gupiki, gurami, zbrojniki i molinezje. Jest też kilka krewetek i stada ślimaków. I te wszystkie zwierzaki machają płetwami, czułkami i stopą w przypadku ślimaków na